Siemaneczko, witam, jestem Bartul. Rozpoczynamy kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Far Cry 6. Jesteśmy na bagnie Oscura. Kolejne zadanie przed nami, słowa jak kule. Już wiem, że możemy te obiekty przejmować. Te chyba nie, natomiast tutaj z tym symbolem jak najbardziej. Także tym też się zajmiemy pomiędzy misjami. We hit Maria's rum factory. We fucked up her billboards and the bitch didn't even bat a fake eyelash. Meanwhile, Maximus Matanzas is dead and I'm still stuck in this swamp. We've spilled real blood, Danny, and Marquesa doesn't even have a scratch on her. Fuck this. I'm gonna call out her bullshit right to her face. Marquesa's putting on a PR event, some kind of tour for foreign journalists. If you can get us passes, I'll give her a one-on-one performance in front of the whole world. Force them to hear the truth. Dobra. Let's fuck up Marquesa's show. Dobra, śmigamy 750 metrów stąd. Wiecie co, to może przy okazji sobie przejmiemy tutaj ten posterunek. Tylko tak, ja sobie wyjdę na ulicę. Przywołam sobie samochodzik. Śmigniemy tutaj, załatwimy ten punkt kontrolny. Wykradnij parę przepustek prasowych. Są nam potrzebne, żeby wejść na wydarzenie Marii. Poszukam ich w studiu telewizyjnym. Dosyć tu blisko jest, więc... O, tak się składa, że tutaj możemy nawet użyć szybkiej podróży. Zobaczymy, czy ja mogę w ogóle to przejąć. Albo na przykład to zasadzka. Tu możemy jakieś przedmioty zdobyć. Ciekawe. Dlaczego on tutaj przyjechał? Strasznie powiem wam, patrzcie, nie mogę... No zejdź mi z drogi, koleś. Bo nie mogę wejść do auta. Zwolnij hamulce? Ej, co to było? Jakie zwolnij hamulce? Dobra, podjedziemy tutaj tak błyskawicznie. Zrobimy sobie tą miejscówę tylko. Bo to powinienem sobie zrobić w pierwszym czy drugim odcinku. Znaczy nie, na pierwszym przesadziłem. W pierwszym odcinku na tej wyspie, o. Dobra, ja sobie tu zatrzymam samochód, żeby się nie narażać. Shit. Dobra. Headshot. Dobrze się troszkę ten. Kurde, bardzo za pech. Jeszcze raz. Dobra. I tutaj mamy cały czas niezdobytą tą. Widzicie? Skrzynkę. Punkt przejęty. No to właśnie chodziło. Zdobywamy trochę doświadczenia, jakieś tam chyba surowce też. Czekajcie, bo tu nie mogę zmienić broni. O, 250 punktów doświadczenia. Kilka razy tu przyjeżdżałem, jakoś powiem wam, że się tym nie zainteresowałem, tym posterunkiem. Ups. Hey, that's some info. What's up? Danny, the army just finished setting up an anti-aircraft site. Marking it on your map. Thank you. Dobra, w zasadzie to możemy stąd spierdzielać, nawet przy pomocy tego sprzętu, proszę. Wiecie co, żeby ten sprzęt zdobyć, ja muszę go dostać te do miejsca odbioru pojazdu. O kurde, co to? A nie mogę skręcać w ogóle tym sprzętem. Co jest grane? O kurde.
Dostarczymy go do naszej kryjówki, żeby móc... czekajcie, bo przyjechałem. Żeby móc później chyba przyzywać ten pojazd. Strasznie dziwacznie się prowadzi ten samochód. Ale nie ma tutaj tego symbolu, a jest tutaj. Jest, dobra, musimy dostarczyć te pojazdy pod ten. Pod ten, ale powiem wam, że tragicznie się prowadzi, to nawet nie będę ten. Nie będę nim jechał, ale też trzeba sobie te samochody od czasu do czasu odblokowywać. Dobra, bierzmy się za zadanie, bo czas nam leci. Ten samochód się zdecydowanie lepiej prowadzi. A wiecie co, po co ja jadę? Wróć, że mogą użyć szybkie podróże, aczkolwiek powiem wam, że w sumie można by tu przejechać. Bo tu jeszcze nie jechałem. Samochodem. A czekajcie, to nie tutaj. Tylko musimy wyjechać tu. Dobra, wyjedźmy tu na tą główną ulicę. Przyjedźmy się samochodem, ciul, odblokujemy sobie trochę mapy. Może coś tam odkryjemy. Na przystanku coś było, ale już mniejsza z tym, nie będziemy się zatrzymywać. Same ciężarówki są. No w zasadzie można by było to, dobra, w sumie to jedźmy jeszcze kawałek dalej. Dobra, i teraz użyjemy szybkiej podróży. Cyk. Nawet dosyć szybko się ładuje. Hey, come here. What do you got for me? The army is dropping supplies by air for its forces. Get to them first, Danny. Find their keepers. Gracias. Ej, czekajcie. Co się stało z naszym zadaniem? O kurde. Wykradnij parę przepustek prasowych. Są nam potrzebne, żeby wejść na wydarzenie Marii. Ej. Gdzie to mam niby znaleźć? Aha, czekajcie, bo to chyba było tutaj. Wróć. Ale kurczę, znikło nam cel na mapie, ale dziwne. To mam obserwowane. Dziwna sprawa, nie wiem. Użyłem szybkiej podróży. Przesyłki prasowe. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj multum rzeczy, które udało mi się zdobyć. Szczególnie tutaj te części i materiały. To trochę kosztuje, ale można by też od czasu do czasu to kupować. Dobra, wiecie co? Gdzie to kurczę mam znaleźć te przesyłki prasowe? Znikł nam cel. Ale jaja, no. Ale to tak wygląda, jakbym tutaj nie był. A żeśmy tutaj przecież przyjmowali chyba tą kryjówkę. Czekajcie, bo przed chwilą nam się tutaj ten pojawił znacznik. No gdzie jest? O kurde, bel, ale balans.
Jesteśmy na miejscu, ale tych przepustek tutaj... Gdzie ja mam niby je znaleźć? Aha, jesteśmy w strefie poszukiwań. Kurde, jaka ta gra jest dziwna. Okej, mamy to, dobra. I teraz kilometr 700. Łomoż. No i tutaj nic nie mamy przejęte, widzicie? I teraz muszę się, kurczę... głowić, jak się tam dostać. No miałbym to przejęte, to bym się ten tutaj przeniósł. Ale wiecie, zwróćcie uwagę, że atakujemy jakby miejscówkę, którą jakby mógłbym wcześniej też zaliczyć, więc... Czekajcie, zastanawiam się, jak tutaj dotrzeć, bo nie mogę nigdzie, kurczę, się przenieść. Cholener. O, to mamy bożek oku. A tu mamy jeszcze skład FND. Kurde. Dobra, wiecie co, żeby nie przedłużać, to może zrobimy cięcie. Albo wiecie co, zobaczmy jeszcze, co to jest to. Hola, reporter Benavides. Trespasses? This is my son, Danny. Got a shithole song for that bitch, so don't fuck this up. It's Italia. Keep it together, okay? You keep it together, Danny. Don't lose those passes. Meet me and Bicho in the Botanical Gardens parking lot and don't go in without us. Dobra, no zobaczymy, co to za ten jest jeszcze punkt. A, czekajcie, bo tu nie wyjadę. Dobra. Ja cię pierdzielę. Kto to umieścił tutaj na środku drogi? Zobaczymy ten punkt, użyjesz, zrobimy cięcie i spotkamy się z Talią na parkingu. Zobaczymy, czy mogę ten punkcik przejąć. Bo w sumie to jest dosyć ważne. Wówczas możemy używać szybkiej podróży. Those guerrillas could use some more firepower. Okay. Watch yourself. A to moja jest. Przed chwilą myślałem, że mu głowę uciąłem. Aha, to są zrzuty zaopatrzenia. Poczekajcie, czy ja mogę to, tą miejscówkę przejąć? W sensie takim, żeby ona... O kurde, czołg tu jest. Ładny czat. No i co, jest to na czerwono dalej zaznaczone? No jest. Kurde. Czyli coś tutaj albo trzeba zrobić. Albo po prostu tak. Tak to ma być. Ej, czołg ukradła, ja pierdziu.
O, Holender. Ładne jaja. Ale tym czołgiem tak chyba nie będzie dalej jechać. Dobra, ludziska, zróbmy sobie cięcie i widzimy się tutaj przy tym punkcie. Po drodze przejmiemy sobie ten punkt kontroli, żeby mieć tutaj dostęp do szybkiej podróży. Uwaga, tam jest mina. Checkpoint. Better be careful. Chłopak się chyba odlewa. W zasadzie to nie musimy tutaj... Uwaga. Alarmy się przydało tylko wyłączyć. Także to sobie wszystko pozbieramy. A, jeszcze skrzynię tu mamy, a właśnie. Dobra. Kamera się nas zobaczyła. Szkoda mi tutaj tracić tej. Przyjmuję to dlatego, że raz, że no, jest to po to, żeby to jakby przejąć, a po drugie, że możemy tutaj później używać szybkiej podróży. To nam troszkę ułatwia grę. No i zdobywamy oczywiście punkty doświadczenia. To też jest istotne. Hey. Que bola. Want some good PR, Danny? The army has set up a checkpoint. Taking it out would be a big win for us. Gracias, gracias. No i ten pojazd też można byłoby dostarczyć do punktu odbioru, żeby sobie go odblokować, ale na razie... Dobra. Śmigamy tutaj. Na mapie się nam rysuje jakby ten... to trasa, tak? Ale tutaj na mapie o tej głównej tutaj mam na myśli. Natomiast tutaj na naszej mini mapie w ogóle tego nie widać. Gra mi każe gdzieś tam tędy jechać, bez sensu. Widzicie, jak tędy mogę przejechać. Jak kurde, dziwnie to pokazuje. To jest fajne, że można wyskakiwać zarówno z samolotu, jak i właśnie z samochodu podczas jazdy. Yeah, this is Talia Benavides from Urban Garden. Coño, it's good enough. Take our stuff so we don't get shot. Let's change these clothes. Wait, aren't you... Silvio Balboa, Garden City? Urban Garden? Can we move this along? Maria's waiting. Welcome, welcome, my beautiful foreign friend. Gracias for traveling so far to learn about Vigiro, the Castillo administration's pride and joy. Let us begin. The architecture. Fuck. Nice. Lot of money not going to the rest of Yara. Today,
I am honored and excited to share with you the miracle of Viviro, a revolutionary cancer treatment. 13 years ago, the brilliant biochemist Dr. Edgar Reyes discovered a compound unique to Yara that slows cancer cell growth. But it is Presidente Anton Castillo's full support that allows us to produce this all-natural drug. Come, witness a breakthrough of innovation, generosity, and true Yaren spirit. Follow me. Follow me. Spasibo for the inside tour. You really make the reporter feel special. Anything for you, Nikolai. It all starts with Nicotiana Yarana, our native tobacco plant grown in our western farmlands. Our tobacco is world famous for its unique flavor. Wondering what made it so unique, Dr. Reyes studied the plant's properties. And I don't mean he smoked a lot of cigars. He found the compound that actually slows cancer cell division practically to a halt. This way, my lovely people. Idź, mamusi. Idź. Posłuchaj propagandowego pieprzenia Marii. Ready for the next part of our Viviro adventure? Zosia, nie ściąga mi słuchawek. Ja też chcę ściągać słuchawek. Dr. Reyes found that natural tobacco crops produce a limited amount of compound. So, tak. President Anton commissioned Yara's best minds to work with Dr. Reyes to design an all-natural fertilizer, PG240. Sprayed on, like a hairspray, it uses gene therapy and nutrients to boost production of the compound. If you look, this tobacco has large red leaves. This is from the fertilizer. Beautiful, no? Puro, organico, y exotico. No? Would anyone like to spray the plants? Come, press this button. It is so much fun. Excellent, a volunteer. Smells like perfume. There. The fertilizer is working on the plants as we speak. This is the beginning of the Viviro process. Using McKay to sidestep embargoes was considered quite controversial. Those critics only want to profit from cancer, from death. They see us as a threat, so they try to kill us. This way, por favor. Babka już wyciąga moje kręgosłup. Okay, closer, closer. Get intimate. Closer, closer. I want you to hear me. A, i to są te trzy dzielnice, widzicie? In Central Yara, our finest scientists extract, refine, and package the cancer-fighting tobacco compound called Yarantine. Found only in Yaren tobacco, Dr. Reyes thinks Yarantine is why our cigars are so smooth. Delicious and beneficial, no? I smoke one cigar a week and it keeps me skinny and strong. It's true. Okay, that's the tour. Our interactive stations are now available for you to enjoy. When you are ready, join me by the gate in the outdoor lounge for a surprise guest. There are rumors that farmers exposed to PG240 are actually developing cancer from it. Rumors spread by fools and believed by idiots. It's not true. Uh-huh. Right. Dobra, możemy chyba się stąd ewakuować, jeszcze nie bardzo. Nie czekajcie, tu idziemy teraz. Obejrzę eksponaty albo spotkę się z grupą dziennikarzy na zewnątrz. Dobra, już mi to nie interesuje w zasadzie. The tour is quite detailed, see? Don't worry. You get cocktails after this. O, no to mi się przyda, chociaż tyle. Mm.
dzięki, z trucizną. And this ends our tour. But before we go, a surprise. Meet Dr. Edgar Reyes, the pioneer behind the Viviro. Dr. Reyes, thank you so much for making an appearance. Ah, muy bien. Okay, everyone, enjoy the showroom and some of our finest Yaren rum. This is a preview of other Viviro products we are developing. Chewables, nasal sprays, vaginal suppositories. It is a, I say it, sneak peek. So peek, peek away. If you have questions, please email my assistant, Julio. Dobra, koniec tego pieprzenia. Come now, Dr. Reyes, we don't want to be late. Neither do we, let's get in there. I told Vito to leave our weapons back here. I hope you're ready to fuck shit up. So what now? Take it as it comes. We got this. Stay on your toes. O, przy okazji to sobie zbierzemy, to jest ważne. Nic nie ma. Tu mamy kasiorę. Viviro is a young innovation. We are refining a drug to be stronger and improve. Mardia udziela wywiadu doktorowi Reyesowi. Italia ma jej coś do powiedzenia. Muszę kurczę schować, bo to jest kaplica. Na ślizg go wziąłem. Dobra. Żyjemy. Special program for you today. Maria Puta Marquesa, Minister of Culture, Uncle Anton's personal whore. You're also director to the True Yarn Academy, no? Where you fry people's brains to make sure they play nice? Like you did to me, right, Maria? What? Don't play dumb, bitch! Talia, put the gun down. She's not worth it. You attacked my home. You put your filth on my network.
You have any idea the embarrassment I had to endure because of your disgusting performance? I have given everything I am to be here. You think you can take that away from me? My academy was built to save fake Yarens like you and that muddy macho you spread your perversions with. But where is she? Does she not approve of you playing with guns? Oh, shit. Fuck. Oje, let's go, let's go! Ja cię pierdzia. Ej. Get out the fuck out of here! Kurde, ale grubo. Nie myślałem, że ją zatuczę. Kurde, fajny ten wątek fabularny jest. Nawet. Chyba się chłop wkurwił z deczka. O matko. Zobaczcie, tu mamy przerywnik filmowy, mamy 580 klatek, a tam w niektórych jest tylko 30. Chłopak ma 13 lat. Your mother is dead. Będzie zemsta, będzie furia, złość, gniew. Okej, misja chyba, słowa jak kule, dobiegła końca. Dobra. Wzrosła liczba żołnierzy na całej Jarze. Rozmieszczono silniejsze jednostki FND. Otwórz mapę. No dobra, wiecie co, czekać? Ja bym sobie może coś kupił, może nie. Dobra, ludziska, mam jeszcze trochę czasu. Trzeba coś zrobić. No to nie jest koniec odcinka jeszcze. Czekajcie, sorry, że tu się tłukę tym mikrofonem. Operacje. Jarańskie opowieści. Wyprawy po skarb i cele wojskowe, które tu mamy. Dobra, to na razie zostawiamy. Oddalmy sobie troszeczkę tą mapę. W zasadzie powiem wam, że tutaj nie ma co robić w tym momencie. To jest aż tutaj. Nie, no tutaj nie będziemy szli w tym momencie, bo nie mamy czasu. Ja bym zrobił coś z misji pobocznej, tylko pytanie co? No tutaj to mamy ten skarb, to jest też daleko, nie po drodze. To udało mi się przejąć w tamtym poprzednim odcinku. Tutaj żeśmy to przejęli sobie, tak że możemy tutaj używać już szybkie podróże, zawsze będziemy mieli bliżej. Kurczę, no coś bym tutaj zrobił jeszcze. Chyba, że pójdziemy tu, ale te skrzynki zbierać to mi się tak średnio chce. Jakąś misję bym zrobił, tylko wiecie, coś pobocznego. O,
Błogosławieństwo triady. Zwróć relikwie triady na ich miejsce. Aha, zbierz 3 relikwie triady. Dobra, to jest, wiem. Czas stworzyć super drużynę. Danie, moja broni, twoje umiejętności. Zobądź całą broń Żułana. Z tylnego siedzenia. Może to? Zaimponuj mi, Dani, a zrobię coś, po czym odlecisz. Ulepszę tę swoją brykę, dam ci coś naprawdę niesamowitego. Porozmawiaj z Jami. Aha, czekajcie, bo to jest 9 poziom. Kurczę, balans. Zniknięcie, co to jest to? Udaj się do wioski i sprawdź, dlaczego partyzanci przestali się odzywać. Aha, czekajcie, bo to jest tutaj. O, shit. No to tam też nie będziemy szli. Może to? Okej, to też jest daleko trochę. I to jest prawdopodobnie gdzieś tu. A nawet nie. O, to też jest daleko. Dobra, wiecie co? Będziemy musieli chyba coś podubać takiego. Jakąś bazę może przyjmiemy. Może cele wojskowe właśnie. Wszystko po 3 km, widzicie? Dobra. Tutaj nie będziemy szli, bo to jest nowe tereny mapy. Tutaj mamy... to jest zrzut zaopatrzenia. Tego nie chce mi się robić za bardzo. Konwój. Tylko wiecie, jak się tu przyniosę, to tego konwoju już tu nie będzie. Tutaj mamy skład jakiś FND. Można by było to przejąć. Ewentualnie można by gdzieś się tutaj udać właśnie w to miejsce. I odblokować sobie szybką podróż. A tu mamy port lotniczy. O kurczę, fajnie. Czekajcie, tu gdzie jest kasa, to już robiliśmy, tak? O tutaj bym się przeniósł, to byśmy sobie pozbierali. A tutaj byłem, kurde, widzicie. Tak, tu gdzie jest kasa, to znaczy, że to robiliśmy już. Kurde, nie mam pomysłu na bardzo. Kolejnej misji tutaj raczej już nie zrobimy. Tutaj jest pora, ale nie mam jak się tutaj przenieść. Jakie to jest, kurczę, głupie. O, tutaj jest, okej. Okay. Szybka podróż. Dobra, przeniesiemy się tu. No cóż, w tym odcinku tylko jedna misja. No ale... Clara, Maria Marquesa is dead. I know. It's on the news everywhere. It wasn't the plan. Fuck. I don't think there ever was a plan. God damn it, Talia. Okay, Danny, you got a big target painted on your back. Watch yourself. We need to regroup. No kidding. I'm working on it. Talk soon. No, ma bierzmy ten motor. Jeszcze na tym nie jechałem. Zbierzmy sobie tą skrzynię, zaraz zobaczymy, co dalej będziemy robić. Nie jest to za szybki sprzęt, no ale trzeba. A skąd wiesz? Paulo's in Miami by now. No, he's still here. Danny, come find me in the little mountain just west of the airport. There's a bunker and I'll be the Mexican on top of it. Okay. Just take a breath. I'm on my way. No, czekajcie, mamy zguba i znalazca operacja. Także spoko, pojawiło nam się coś nowego teraz. Także fantastycznie. Zguba i znalazca. Paolo trzymał nas w kupie, Dani musi do nas wrócić. Znajdź Paola, jest na tym lotnisku, potrafi wszystko naprawić, a ty musisz tylko ominąć żołnierzy i zająć się BMW. Na pewno dasz radę, masz rację, prawda? Mam rację, prawda? O kurde, to jesteśmy tutaj pod tym. O, to fantastycznie, jesteśmy rzut beretem dosłownie. Okej, okay. fajnie, się udało. Poczko.
Bicho chce się spotkać w pobliżu lotniska teraz. A więc miałem to lotnisko właśnie zaliczać. Chcę się przejmować. Czekajcie, bo tutaj coś jest jeszcze przy okazji chyba. Miejsce zrzutu, widzicie? Prawdopodobnie. Danny, we've got to fix this. Co, nie będę tego aktywował w tym momencie, bo nam się wyłączy ten za chwilę. I thought Radio Liberta would fix everything, but everything's fucked. Talia's doing some crazy shit. I haven't slept in days. Ay, nothing's been right since Paolo left. My dealer swears he saw Paolo at the airport and he was with that fucker Bembe. Danny, you can't let Paolo leave. He's the only thing that could put Talia back from the cliff, carnal. I even tried to get Paolo, got as far as the airport gate, and then boom, soldiers everywhere. I squirted a little and I ran. You know I'm no good with soldiers, Danny. You got to get Paolo back. You got to make everything okay again. Dobra, robimy to. You might want to do this on the download, Danny. There's a lot of soldiers down there. No czekajcie, bo to jest tutaj. Ja nie będę chyba, wiecie co, nie będę gdzieś leciał z tym. Kurde. Z rzutem zaopatrzenia, bo to nie o to chodzi. W tym momencie nie mamy czasu na to. Zaznam sobie łuk. Shit. To niewiele widzę. To jest kamera, cholera. Shit. Shit. Tak to nie może być, żebym chybiał. Uratuj Paola, próbował wyjechać, gdy armia zaatakowała lotnisko. Dobra, koniec. Jakieś bombowce atakują. Fajnie. Czemu te kamery nie da się wyłączyć? Gdzie jakoś biegnie? Dobra, jesteśmy na lotnisku. To jest zamknięte. Słuchajcie, tu byłem? Nie. Notatka na karcie pokładowej. Dobra,
Cyk. This looks bad. Barlo, where are you? Czekać, tu chyba byłem też, nie. Lost them. To jest to. Muszę dostać się do terminalu i go znaleźć. Aha. Czyli tutaj musimy wrócić. Jednak. Ewentualnie jeszcze możemy wiedzieć co na górę jakoś się udać. Ale nie tędy. Kurde, kręcę się w gówno w przeręblu. Musimy jakoś na górę wejść. Kurde, nie wiem jak. No nie wiem gdzie iść, kręcę się. O, są w końcu schody, ja pierdzielę. Ostrożnie złożona wiadomość. Dość banalna próba. Tylko bilet w pierwszej klasie do Meksyku z przesiadką w Miami. Mój klient spłacił swój dług i może swobodnie rozwinąć skrzydła. Zrób to dla mnie, a twoja matka będzie mogła udać się do lekarza w Esperanzie. Koniec z kliniką w Segundzie. Koniec czekania, bo jej rak na pewno nie czeka. Nie poczeka chyba, tak? Czy czeka? Nie czeka, okej. Okay. Dobra. Hola, Rojas. I'd like to think you're here to see your dear friend Bembe. But we both know you're after Paolo. Where is he? He's supposed to be on a first-class flight to Miami right now. But you sold him out. No, no, no. This was one of life's rare surprises. Soldados were waiting for me, Rojas. So I struck a deal. So that's when you sold him out? I traded for my freedom and kickbacks. But I'm not heartless. I will tell you where they took him. Paolo's in a resort in Barrial. If they've done anything to him, I'm coming for you. Promises, promises. If I were you, I'd hurry, Rojas. Paolo's not in the safest of hands. Kurde. El doktor zabrał Paola do kurortu, ale którego? O, shit. Po co ja to zadanie wziąłem? Co? Ja cię pierdzielę. Tutaj gdzieś w pobliżu był helikopter. Czekajcie. O, tu mamy helikopter. Przeniesiemy się tutaj do helikoptera i helikopterem polecimy w tamto miejsce. Tylko to jest kawał drogi. To byłoby szybciej stąd. Ale tutaj nie mam nic. Czekajcie, bo chyba, że z lotniska coś weźmiemy. A jest tu helikopter. O ja pierdziu. Fantastycznie. Czekajcie, bo jesteśmy w przestrzeni. Ja cię pierdzielę.
No tak, że tego brakowało. Bicho! For a second. He's been captured. They took him to a... Dobra, ludziska, zróbmy cięcie, bo nie skończymy tego, tej misji. Shut up for a second. He's been captured. They took him to a fucking resort. A resort? What does that mean? Is Paolo okay? Is it a nice resort? Picho, I'll call you when I have him, okay? W zasadzie to już jesteśmy na miejscu. Powiem wam, że można było użyć tutaj desantu. Wówczas byłoby nam łatwiej. Jeszcze cały czas mnie helikopter jakiś śledzi. Teraz pytanie, w którym tutaj kurorcie znajdziemy Paolo. Mam nadzieję, że da się da jakoś w miarę to szybko ogarnąć. Fumigator. Great. Paolo! Can you hear me? Okej, okay, coś tu chyba. Afirmativo! Proceda! W strefie poszukiwań. Paolo! Paolo! Dobra. Paolo! Are you here? Paolo's not here. Aha, nie ma go tutaj. Aha, czyli tyle, dobra. A przy okazji to jeszcze może zbierzemy sobie tutaj tą skrzynię. Kurczę, gdybym wiedział, że to zadanie jest takie długie, to bym go nie ruszał, ale no widzicie, ja pierdził. A jak tam cholera wejść? Aha, to jest zamknięte. Oh shit. Dobra, udało się. Udarówka. Lekki karabin maszynowy. W zasadzie to powiem wam, że możemy sobie tą broń aktywować. A co to jest? Aha, bo to nie jest odblokowane. Oh shit, jaka spluwa. Dobra, mamy drugi kurort. O kurde, jaka giwera. O shit. Przypuszczam, że tutaj Paula też nie będzie. Dopiero znajdziemy go w trzecim kurorcie. Tylko to tu jest wszystko. Aha, tu mamy przejście jeszcze. Tu go też chyba nie ma. Chociaż czekajcie, to mam jakąś notatkę. Nie, jest tutaj coś, dobra. W środkowej lokacji. Ocież kurde pieczone. Ja pierwiu, wstrzyknął mi coś. Love these new phones. They're so thin. No, pain is a part of progress. Yeah, I learned that from Castillo. Look at Vivero. It would have gone nowhere if I hadn't created the outcast camps. You know, orphans like you make the best death subjects, along with the poor. Anyone on the fringe of society. That's 0.5 cc's of PG-240. What you call the poison. It's being pumped into your bloodstream. Doctor's orders. All I have to do is call. Shit.
Jakiś kurde. Wakey, wakey, Danny. Miss me, motherfuckers? Oh, Danny. Come on, Kirby, you're safe. You're with me now. He put something in me. Oh, God. He put something in me. Get up to Matias. Fucking go. Oh, okay. Okay. We meet there. Shit. Się wszystko, kurczę, posrało. Ale nie brałem tego zadania. Kurde, co się ze mną stało? Matias! Need your help. Danny, I can't talk right now. I got Paolo on the way with Talia. He was fucking El Doctor! He poisoned me! Need to get it out! Okay, you need to get to my clinic on your own. Take the road north. It's a straight shot to me. Got it, Danny? Danny? A car. Need a car. Won't make it if I walk. Move, Danny. You have to get to Matias. Oh, please take a moment, then, for science. Tell me how you feel. You're not real. By now, the PG-240 has worked its way past the blood-brain barrier. Shut up! Your neurons are firing randomly as they shut down. Your subconscious is taking over. Shut the fuck up! Shit. I have one request. Please leave your body in one piece for the autopsy. Fuck! You don't give a fuck about Libertad or Castillo. You just like shooting guns. Lita! No! This isn't real. Don't you get it? I never should have been on that boat, Danny. You put me there. We had to leave. Castillo was rounding up everyone. No, Danny. They were coming for you. I should have been with Clara, but I came to the city to say goodbye to you. How was I supposed to know? You took my place in Libertad. You just left my body rotting on the beach. It should have been you. I'm sorry! You had to be the lucky one. How does it feel? Shit, tuwa. Czego gdzieś mi tutaj... kurde, Bella. No! We found us body shot? That was your big American dream? That's a terrible thing. The Zodberg body shot has such a better ring to it. Alejo? Do you know what Huérfano says to me? He screams, pity fuck. I was supposed to be drowning in Yankee pussy. You weren't supposed to die. It all happened so fast. I wasn't supposed to die. Is that all you have to say to me now? You left my fucking corpse on that rooftop. They were going to kill us too. Oh shit, się zataczam. Matias! Wow! Matias! Danny, you're next! Paolo, keep her steady! I shouldn't have left her. It was fucking Bembe! He sold us out! Not like this. We were supposed to die together, remember? Danny, what are you doing? Danny! Listen to me, Danny. Drop the knife! You feel, Danny. O cholera jasna. Welcome back, idiot. How's Talia? You're both lucky you have the best doctor in Yara. Where's Paolo? Just outside. Said he had a war to plan. Fuck. Now cut yourself open again, and I am not putting you back together.
Nawet się z tą mnie przywitało, ona żyje w ogóle czy nie? Ja pierdzioka misja. Żeśmy teraz dostali w cirę. Dobra, mordeczki, to tyle. Kończymy ten materiał. Wyszedł godzinny materiał. Godzinny odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Czołem.